zatroskany, jakby chciała prosić Cię, byś matczynom jej opiekę oddał się. Madonno, czarna Madonno, jak dobrze Twym dzieckiem być. O, pozwól, czarna Madonno, w ramiona Twoje się skryć. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Jedną z najtrudniejszych kateches, którą wygłosił Chrystus, była ta o Jego ciele, które staje się podczas Eucharystii naszym pokarmem. Ta tajemnica trudna była do zrozumienia i przyjęcia dla słuchaczy Jezusa, dla katechumenów pierwszego Kościoła, a dziś pozostaje również trudna do zrozumienia dla nas, dla katolików XXI wieku. Tak wielu ochrzczonych przecież nie przystępuje do Bożego stołu. Prośmy więc Ducha Świętego, aby rozbudził w nas głód przyjmowania ciała Chrystusa podczas każdej mszy świętej. Na początku, jak zawsze, przeprośmy Boga za brak naszej wiary w realną obecność Chrystusa podczas Eucharystii. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwalę Boga Ojca. Amen. Tę najświętszą ofiarę sprawuję w intencji świętej pamięci Marii Malec, Andrzeja, Bolesława, Lidii i Marii Bełżek, prosząc dla nich o łaskę nieba. Módlmy się. Wszechmogący Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem. Umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć powiedział: Wielki już czas, o Panie, zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Po czym położył się pod jednym z janowców i zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział mu: Wstań, jedz. Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie pod płomyk i dzban z wodą. Zjadł więc i wypił i znów się położył. Ponownie anioł pański wrócił i trącając go powiedział: Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. Powstawszy zatem, zjadł i wypił. Następnie umocniony tym pożywieniem szedł 40 dni i 40 nocy aż do Bożej Góry Choreb. Oto Słowo Boże. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Będę błogosławił Pana bo wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą to pokorni, niech się weselą. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, o mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Spójrzcie na Niego, rozpromienicie się radością, oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolni od wszelkiego ucisku. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. Skosztujcie, zobaczcie, jak Pan jest dobry, szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy, miłosierni. Przebaczajcie sobie tak, jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, 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 alleluja. Jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: ja jestem chlebem, który z nieba stąpił. I mówili: czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może on teraz mówić: z nieba stąpiłem? Jezus rzekł im w odpowiedzi: nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca, jedynie ten, który jest z Boga, widział Ojca. Zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata. Oto słowo Pańskie. Jezus w Ewangelii objaśnia dzisiaj, wyjaśnia znaczenie tego znaku podarowanego przez Boga chleba dla ludzi. I mówi, że to nie jest chleb fizyczny, ale że jest to chleb, który z nieba stąpił. Chleb boski, który zaspokaja głód człowieka na wieki. Co więcej, że ten chleb jest osobą, że ten chleb jest osobą, z którą można wejść w relację, z którą można zbudować więzy. I Jezus mówi, że ten chleb zstąpił z nieba. I jak reagują słuchacze? Otóż reagują niewiarą i sarkazmem. Mówią: czyż to nie jest Jezus, syn Józefa? Czy nie znamy go? Jak może on to mówić? I wtedy dwa razy pojawia się czasownik szemrać. Żydzi szemrali przeciwko niemu. Ten czasownik szemrać przenosi nas, czy kieruje nas do czasów biblijnych, kiedy Izraelici na pustyni szemrali i to szemranie było objawem ich niewiary, ich prowokowania, ich wystawiania Boga na próbę. I wtedy Bóg mówił do nich: jak długo mam znosić to przewrotne zgromadzenie szemrzące przeciwko mnie? Nieraz taka atmosfera szemrania może się wkraść w nasze życie. Takiej nieufności, negacji. Po prostu jest nieraz taki klimat szemrania. Otóż buntownicy, lud niewierny pojawiają się w historii zbawienia stale i niezmiennie. Ale nie o taki lud chodzi. Chodzi o lud, który przyjmie prawdę Ewangelii do swojego życia. Ta nauka z dzisiejszej Ewangelii o tym, że Jezus jest chlebem, który daje życie wieczne, który nasyca głód istnienia, jest nauką trudną. Ale w historii Kościoła było wielu takich, którzy ją przyjęli i nią na co dzień żyli.
Wczoraj minęła 150. rocznica śmierci Edmunda Bojanowskiego. To był świecki człowiek. Dobrze wykształcony, studiował we Wrocławiu, studiował w Berlinie, niezwykle otwarty. Chorował na gruźlicę. Ale w pewnym momencie jego życia Bóg daje mu taki głód Eucharystii, że codziennie kilka kilometrów chodzi na mszę świętą. Codziennie kilka kilometrów, żeby być tylko na mszy świętej. 150 lat temu, to trochę mniej, nie była rozwinięta tak medycyna i panowała zaraza, bardzo dużo ludzi umierało i pojawiła się ogromna liczba sierot. Edmund Bojanowski widzi tą potrzebę i zakłada pierwszą w Polsce, jeśli nie na świecie, ochronkę dla dzieci. Te dzieci, które były sierotami, on gromadzi, zwołuje wokół siebie młode dziewczyny, które się angażowały w to dzieło i dzięki temu te dzieci mogą przetrwać. Do dziś jest zgromadzenie, z tego powstało zgromadzenie służebniczek, sióstr służebniczek. Eucharystia daje moc do życia miłością. To, co w drugim czytaniu, do czego zachęcał święty Paweł Efezjan. Prosił, aby byli naśladowcami Boga i postępowali drogą miłości, bo i Chrystus nas umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze. Kiedy człowiek uczestniczy w Eucharystii, to zaspokaja swój głód egzystencjalny, ale jednocześnie czerpie siłę do tego, aby codziennie realizować miłość, która jest służbą. Że wychodząc z Eucharystii, my jesteśmy silni do tego, aby na co dzień przebaczać, aby na co dzień być dla drugiego, aby na co dzień podejmować służbę wobec drugich. To jest Eucharystia, kiedy Jezus mówi, bierzcie i jedzcie. Eucharystia każdego z nas uczy dawania siebie innym, bezinteresownego dawania siebie innym. I błogosławiony Edmund Bojanowski w 1999 roku beatyfikował go święty już Jan Paweł II, czerpał moc z Eucharystii. I dlatego Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. My gromadzimy się tutaj w tej świątyni, żeby zyskiwać moc, żeby zyskiwać siłę, że wiemy to, że chleb, który daje Jezus, daje nam moc nie tylko w życiu codziennym, ale również moc zapraszającą do życia wiecznego. Taki jest sens naszych zgromadzeń tu. Po to tu przychodzimy w niedzielę, po to gromadzimy się w tygodniu. Bo Jezus obiecał, że chleb, który daje nam do dyspozycji, jest w stanie karmić naszą duszę. To znaczy, jest w stanie zaspokoić, dać sens naszemu życiu. A tym sensem zawsze jest miłość, która jest służbą drugiemu. To daje człowiekowi poczucie spełnienia. Prośmy dziś, abyśmy my również przyjęli tą prawdę, którą daje nam Jezus, żebyśmy nie szemrali, żebyśmy jej nie odrzucali, ale żebyśmy zastosowali ją zaraz po wyjściu z Eucharystii. Amen. Wierzę w jednego Boga,
Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkim wiekami. Bóg światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwał, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego. Chrystusowi, który został z nami w Eucharystii, powierzmy wspólne potrzeby. Módlmy się za papieża i biskupów, aby czuwali nad pełnym szacunku i czci dla eucharystycznych postaci kultem Bożym. Ciebie prosimy. Módlmy się za ministrantów, aby służąc samemu Bogu w świętej liturgii pragnęli bliskości Pana Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za pracujących na roli, aby sprzyjała im pogoda, a ich trud i plony pobłogosławione były przez hojnego Stwórcę. Ciebie prosimy. Módlmy się za podejmujących wyrzeczenia sierpniowej abstynencji, za tych, którzy dzisiaj wpiszą się do naszej księgi trzeźwościowej, aby ich wielkoduszna decyzja zaowocowała łaską wyzwolenia tych, którzy stali się niewolnikami alkoholu. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji naszych bliskich zmarłych, w intencji Marii, w intencji Andrzeja, Bolesława, Lidii, Marii, aby Pan Bóg otworzył im bramy nieba. Ciebie prosimy. I w chwili ciszy złóżmy przed Panem nasze osobiste intencje. Ciebie prosimy. Panie Jezu, chlebie żywy, który karmisz nas w drodze do Ojca w niebie, prosimy, abyś zaspokoił nasze godziwe pragnienia i potrzeby, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Czy nie, Panie.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiary z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, których sam udzieliłeś swojemu Kościołowi i swoją mocą przemień je w sakrament niosący zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami i archaniołami oraz wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi i wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoją śmierć.
oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Marii, o Andrzeju, Bolesławie, Lidii, Marii i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję, prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy, zmiłuj się nad nami.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Pasterze moim, niczego mi nie braknie,
na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Modlimy się. Boże nasz Ojcze, niech przyjęcie Twojego sakramentu zapewni nam zbawienie i utwierdzi nas w świetle Twojej prawdy przez Chrystusa, Pana naszego. Ogłoszenie duszpasterskie. W najbliższą niedzielę, 15 sierpnia, uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W polskiej tradycji z tą uroczystością jest związany obrzęd błogosławienia ziół, kwiatów, warzyw, zbóż. Dlatego przynosi się je przed ołtarz. Chcemy w ten sposób uwielbić Boga i podziękować Mu za to, że troszczy się o nas. Obrzęd błogosławieństwa odbędzie się na zakończenie każdej mszy świętej w naszej parafii. Bóg zapłać wszystkim troszczącym się o piękno naszej świątyni. W przyszłą niedzielę składka przeznaczona będzie na cele gospodarcze. Tak jak przed tygodniem mówiłem, jest księga abstynencji, księga trzeźwości. Zachęcam do tego, żeby się zapisać. Ja już się zapisałem. Zapisali się już parafianie z Jarosławska. Teraz czas na Bendargowo. Zapowiedzi przedślubne Piotr Paweł Bołociuch i Marta Łaska zamierzają zawrzeć w najbliższym czasie sakramentalny związek małżeński. I intencje mszalne, cały tydzień intencji nie ma, żadnych. Pierwsza intencja będzie 14 sierpnia we wspomnienie świętego Maksymiliana Marii Kolbe. O godzinie 18 będziemy modlili się za świętej pamięci Tadeusza i Leszka Lewickich i w przyszłą niedzielę, 15 sierpnia, będziemy się modlili w Jarosławsku o 9 o Boże Błogosławieństwo dla Marii i Marii Baryżewskich, o 10.30 za Franciszka Janinę i Helenę Kiełbasa, o 12 w Przekolnie chrzest święty Ignacego Węgrzyn, i o 13.30 w Krzynkach w pewnej intencji. Ponieważ nie ma intencji w całym tygodniu, wykorzystam to na urlop i dlatego na 5 dni udam się na urlop. Ja jakby co, będę pod telefonem, gdyby coś się zdarzyło, w sensie jakiś pogrzeb. Na koniec bardzo chcę podziękować Bartkowi. To jest jego debiut, taki publiczny, że w niedzielę grał razem z nami. Myślę, że od nas wszystkich należą mu się gromkie brawa za to. Mam, na,
W tygodniu mamy już organistę, bo Bartek w tygodniu gra codziennie, ale mam nadzieję, że też powoli będzie się oswajał i nieraz będzie grał nam tu w niedzielę. Nieraz martwimy się, jak to będzie z Kościołem w przyszłości, a Pan Bóg pokazuje, że zawsze daje ludzi, którzy są chętni zaangażować się w to i są chętni właśnie dać swój czas i zdolności, żeby grać, żeby uczestniczyć w liturgii i za to Panu Bogu dziękujemy. Na nowy tydzień przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.